słowami rozpoczęliśmy Eucharystię, którą w tym szczególnym dniu pragniemy sprawować i w niej uczestniczyć. Jest to msza święta szczególna za ojczyznę, za ludzi Solidarności, którzy 32 lata temu doprowadzili do podpisania tych ważnych rozsądków. Dzięki nim tyle się w Polsce zmieniło i zmieni. Mam nadzieję, że znaczy na lepsze. Witam serdecznie ludzi Solidarności z Pani Spewem, którzy dzisiaj przewodzą regionu. Witam posłów z Krakowa. Witam radnych. I witam Polskę sztandarową w stylu miejsc małopolskich. I taką w sposób szczególny proszę o powitanie. Witam księdza Józefa Dworza, który celebruje, jest duszpasterzem pracy, z Dworzcza, z Dębiejcy, ten sam region Solidarności. Witam również księżego kaznodzieje, księdza Władysława Malborskiego. Witam księdza i innych ustawnych księgi, którzy przybyli i uświetniają tę uroczystość swoją obecnością. Każdego trzeba było witać. I w imieniu gospodarzy Bazylii Pani w imieniu swoim zaprosić do modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Za chwilę ksiądz Mikalny przeczyta jeszcze jeden szczególny tekst, ale wszyscy oddajmy tę naszą modlitwę i zamyślenie. Za tych, którzy żyją za tych, którzy już odeszli, na którym zawdzięczamy tak wiele. Bo pomoc, Solidarność zaczyna się od małych, od ludzi. Od tego, którzy po raz pierwszy potrafili powiedzieć, że trzeba się od tego słowa zgromadzić. Niech Bóg nam wszystkim wtedy dobry udział błogosławi. Pozostał wierny fundamentom
powstał. Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego narodu, ale i w dziejach Europy. Solidarność bowiem otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym. Zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy. Tego faktu nam nigdy nie wolno zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. W Gdańsku na Zaskie robotnicy wołali do Jana Pawła II: nie ma wolności bez solidarności. Wypada dziś powiedzieć Janem Pawłem II, nauczającym w Sopocie, że nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę drugiego, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugiego, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Liturgia Słowa mówiła nam o dwóch prawdach. O mądrości Bożej i mądrości świata oraz ich konsekwencjach w życiu człowieka, Ewangelia. Człowiek wypełniony mądrością Bożą stara się w swoim życiu patrzeć w dal, w przyszłość. I wszystko, co robi, ma sens przyszłości i dobro, któremu służy. Człowiek mądrości świata dostrzega tylko to, co jest teraz i co jemu dziś służy. Nie ma względu na Zryw robotniczy sierpnia 1980 roku w swoich postulatach patrzył bardzo daleko do przodu i był pełen nadziei i miłości do drugich. Czytamy w nim m.in. przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz dostępne środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. W punkcie szóstym pisali robotnicy. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej przez podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej. Umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. W punkcie 14 robotnicy postulowali obniżyć wiek emerytalny kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do 60 lat, bądź przepracowania PRL-u 30 lat dla kobiet, a 35 dla mężczyzn ze względu na wiek. Poprawić warunki pracy w służbie zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym i emerytom. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci, kobiet pracujących. Żądaliśmy
od ówczesnej władzy realizacji tych postulatów. Dziś u władzy są ci, którzy często odwołują się do korzeni Solidarności, do korzeni tworzenia tych postulatów. Dlatego jest trzeba postawić pytanie, co z tych postulatów jest spełnione dziś przez rządzących. Środki masowego przekazu w rękach rządzących, a głos milionów wierzących nie jest brany nawet pod uwagę. I to ma być wolność ruchu postulatu, wolność słowa, ale dla kogo? Gdzie szacunek dla drugiego człowieka wierzącego? On też płaci na telewizję i radio. Gdy była trwoga stanu wojennego, iluż to dziś dzierżący władzę szukało schronienia w ramieniach Kościoła. Ileż rodzin doznawało wsparcia duchowego, jak i materialnego Kościoła. Zamiast za to dziś wielu z nich stoi w pierwszych szeregach opluwania Kościoła i niszczenia. Bo mądrość tego świata stała się dla nich ważniejsza niż własne sumienie czy poczucie własnej godności. A może nie mądrość, a współżalczość komuś obce za judaszowskie skrewniki czy dobre krzesło i opiekę nad tym krzesłem. Środki masowego przekazu, a raczej jak często się nieraz mówi, środki masowego rażenia, bo tak by dziś trzeba mówić, stają się symbolem manipulacji społeczeństwem i służą do odwracania uwagi od podstawowych problemów dotykających naród i gospodarkę. Niekończące się afery wokół rządowe i partyjnych koleżków zamiatane pod dywan bez jakichkolwiek konsekwencji, a z drugiej strony niszczenie małego biznesu narodowego na rzecz obcego kapitału. To droga. Bezkarność w osądzaniu i kreowaniu wyroków przez dziennikarzy, zanim się sądy powie. Mądrość świata, widząca tylko interes partyjny, dobrą reklamę i wysokie słupki w sondażach i krzesła dla najbliższych otoczenia i rodziny. Dlaczego bronimy się prawdy, która wyzwala, a tak z łatwością przyjmujemy każde kłamstwo. Przyjmujemy to, co nam środki masowego rażenia serwują. Dlaczego? Widząc to wszystko, często milczymy. Czyżby brakło odwagi? W minionym tygodniu, późnym popołudniem, udałem się na Malawicką Górę Przemienienia. Spotkałem tam ojca z dwoma chłopakami, synami. Na rowerach przyjechali. Jeden z gimnazjum, drugi szkoła średnia. Wędrowali ścieżką dydaktyczną historię narodu polskiego, czytając ją, rozmawiali, dyskutowali. Potrzebę do nich. Zaczęliśmy rozmowę. Starszy z nich
wrócił z wypoczynku u znajomych w Londynie. Opowiadał o kuzynie, który chodzi tam do szkoły, a który uważa się już za Londyńczyka. 3 lata tam już mieszka. I chcąc pokazać swoją wielkość Londyńczyka, postanowił oprowadzić kuzyna z Polski po Londynie, wskazując często to miasto, nasze miasto, nasz zabytek. Dlaczego tak mówił? Bo w szkole, do której chodzi, chodzi dziesiątki obcokrajowców. Nauczyciele na każdym kroku mówią im, że są Londyńczykami i muszą znać historię miasta, bo to będzie ich miasto. Dlatego, kiedy wrócił z Londynu, poprosił ojca, by z nim poszedł zwiedzać Kraków i jego okolice. Ten młody człowiek mówi mi, oni będą Londyńczykami, ale proszę księdza, ja pozostanę Krakusem. W oczach rządzących wystarczy, że młody człowiek będzie Europejczykiem. Po co znajomość własnego narodu i ojczyzny, jego historii i tożsamości narodowej? Po co stawiać polskich bohaterów za wzorce? Ma być Europejczykiem. Dlatego mam pytanie. Europejczyk, zbiorowy, to znaczy 15% Niemca, 20% Anglika, 15% Francuza, 10% Włocha, inny tak po troszku, a na dodatek 7% Polaka. Czy to jest Europejczyk? Dziś, jak podają statystyki, Polskę opuściło prawie 230 tysięcy dzieci i młodzieży z rodzicami, którzy zostali zmuszeni szukać chleba i pracy za granicą. Dlatego zamykamy szkoły. Coraz więcej będziemy ich zamykać. Inne kraje dbają o rodzinę, ściągają do siebie młode małżeństwa. Nasz rząd robi wszystko, by polska rodzina żyła na granicy nędzy i ubóstwa, szczególnie wielodzietna. A najlepiej, jeżeli można, potrzebowałoby jeszcze wyskrobać, co się da, i będzie Polska starców i kaleków. Kwiat polskiej młodzieży, tej buntowniczej, a zarazem wspaniałej, intelektualnej i odważnej w podejmowaniu decyzji, został wypędzony z kraju za chlebem. Przecież tacy jak oni w sierpniu 1980 roku stali się symbolami wolności i rodzącej się solidarności. Brakuje ich, bo przecież to oni mogli dźwignąć Polskę i stać się na niej ratunkiem. Pozbyto się zbędnego balastu buntu i problemu bezrobocia. Pozbyto się, jak mówią statystyki, 2 milionów wspaniałych polskich kwiatów z młodego pokolenia. A za to trzeba będzie wcześniej czy później przecież zapłacić. Kto zapłaci? Naród zapłaci. Naród zapłaci, bo rządzący są bezkarni. Oni za nic nie odpowiadają.
Chrystowa Jana Pawła II. Dziś polecam Ci, o Matko, i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten młody las, który wyrósł pośród starszego lasu. Młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe, mogły, aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, które ma imię Polska, dziedzictwo prawdy i wartości, równocześnie dziedzictwo trudu i ofiar. Niech to dziedzictwo w nich będzie żywe i niezachwiane. Niechaj umieją łączyć w sobie odwagę i rozwagę. Nieodzowna jest bowiem odwaga, aby być prawdziwie rozważnym. Nieodzowna jest rozwaga, aby być prawdziwie odważnym. Być odważnym to znaczy myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Dziś wielu, którzy uważają się, że ich korzenie sięgają Solidarności, zatrzymali się w jakimś miejscu z tej drogi i robią zwrot, odeszli od prawdziwej idei, prawdziwej wartości etosu Solidarności. Dziś odeszli od tych sztandarów, od tego pochylonego trudem i pracą człowieka, tak często szukają tylko nowej Solidarności, której nie ma, bo być nie można. Bo jest jeden etos wynikający z miłości. Wybrali to, co dla nich jest dobre i im służy. Pozwolili sobie na zrobienie kariery takiej czy innej. I choć głośno mówią o swoich korzeniach tkwiących w idei Solidarności, ich postawa i świadectwo pokazują prawdziwie inne oblicze. Nie wystarczy, moi drodzy, mówić dziś, że jestem człowiekiem Solidarności. Potrzeba dziś dać świadectwo prawdzie, że się miłuje drugiego człowieka i pragnie się jemu służyć, a nie poniżać go. Świata to słowa i postawy, które niewiele znaczą. Często puste, bez pokrycia, słowa pełne kłamstw i fałszu. Słowa wypowiadane pod publiczkę dla spodobania się innym, dla zawłaśnięcia w oczach świata. Słowa bez odpowiedzialności, niweczące dobro i drugiego człowieka. Słowa mądrości, dla których nauka Krzyża Chrystusowego jest głupstwem, a Kościół wrogiem, bo stoi w obronie godności człowieka, prawnie sprawiedliwości, nie istnieje. Mądrość Boża to miłość przemieniająca świat swoją dobrocią i solidarnością. Mądrość Boża to serce zjednoczone, splecione dłonie, to wspólne wołanie nie tylko do Boga, ale o miłość dla świata. To wspólne budowanie tej miłości w miejscu pracy, na ulicy i przed ołtarzem. Mądrość Boża to odwaga, to nie klękanie przed ludźmi, ale przed Bogiem
który pozwala nam stać i nieść ideę dalej. Jak uczy nas na te trudne czasy Jan Paweł II. To mądrość przebaczenia, ale nie odpowiedzialności. W tych warunkach moja troska zwraca się ponownie w stronę ojczyzny, w stronę tego narodu, którego jestem synem i który ma prawo do szczególnej troski Kościoła. Troska ta ogarnia w tej chwili całą Polskę i wszystkich Polaków. Stąd moje wezwanie i prośba, które skieruję do wszystkich synów ojczyzny. Trzeba wrócić na drogę odnowy, kształtowanej metodą dialogu przy poszanowaniu praw każdego człowieka i obywatela, przy szczególnym poszanowaniu praw człowieka pracy. To droga, ta droga nie była łatwa ze zrozumiałych przyczyn, ale nie jest niemożliwa. Siła i powaga władzy wyraża się w takim dialogu, a nie w użyciu przemocy. Solidarność jest to imię jedności i wspólnoty, której odnajdujemy się wzajemnie dla siebie, której pragniemy wyrazić jakość naszego bycia we wspólnocie narodu. Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma solidarności bez